Monika Suder, dzień dobry, zapraszam Państwa na rozmowę Echo 24, a w związku ze zbliżającymi się świętami Wielkiej Nocy będziemy właśnie o Wielkanocy rozmawiać. Ze mną w studio ksiądz Łukasz Romańczuk, dzień dobry. Dzień dobry, szczęść Boże, witam wszystkich widzów. Proszę księdza, najważniejsze święto w religii katolickiej, w naszej tradycji również, dlaczego najważniejsze i jak obchodzimy ten Wielki Tydzień? Przede wszystkim mówimy tutaj o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Gdyby nie było zmartwychwstania, nie byłoby zbawienia. Dlatego w sposób szczególny też czcimy ten dzień jako dzień zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią i otworzenia bram nieba ludziom. I przygotowuje nas do tego między innymi Wielki Post, a w sposób szczególny też Wielki Tydzień, który też obecnie przeżywamy. I dlatego też ludzie wierzący są zachęcani do tego, aby w sposób szczególny przygotowywać się na te święta przez całe 40 dni. Czyli zaczynamy od Środy Popielcowej. Później przez następne tygodnie Wielkiego Postu czynimy wszystko, aby po prostu na niedzielę zmartwychwstania stawać się lepszymi. Jakie w kontekście religijnym, jakie znaczenie ma Wielki Post? Bo wielu osobom kojarzy się po prostu z postem takim fizycznym, czyli ograniczamy jedzenie mięsa, nie picie alkoholu i tak dalej, ale jest tutaj aspekt duchowy, prawda? Tak, przede wszystkim też zachęcamy, aby na początku Wielkiego Postu mieć postanowienie wielkopostne. I te postanowienia są różne. Chcemy przede wszystkim zachęcać do tego, aby były to takie postanowienia, które będą od nas wymagać wysiłku. Bo tu mówimy o poście od jedzenia picia, poście od alkoholu, ale są różnego rodzaju zmagania, które w sposób szczególny dokuczają ludziom. I na przykład może to być takie już klasyczne, nie wiem, nie jedzenie słodyczy, bo to się na przykład jest za dużo, ale na przykład też uczenie się cierpliwości, mniej oglądania telewizji, mniej korzystania z internetu. Tych pomysłów może być naprawdę wiele. Chodzi przede wszystkim o to, aby przez te 40 dni tak pracować, aby też i rozwijać się duchowo. Może to być też tak, że ktoś wyznaczy sobie czas, który spędzi na modlitwie, bo na przykład widzi, że w z codzienności brakuje mu tego czasu, aby spędzać go z Panem Bogiem. Jak obchodzony jest Wielki Tydzień? Bo zaczynamy od Niedzieli Palmowej. Jakie to ma znaczenie w kontekście religijnym i też w kontekście tradycji? Bo jesteśmy jednak narodem, który z tej tradycji chrześcijańskiej, katolickiej się wywodzi. Tak, i też patrząc z perspektywy innych krajów, ta symbolika w Polsce jest o wiele bardziej bogatsza, bo możemy tak powiedzieć, że Polacy lubią świętować i tą symbolikę też mamy o wiele większą. Zaczynamy, tak jak pani tutaj redaktor wspomniała, od Niedzieli Palmowej, ona rozpoczyna Wielki Tydzień. Jest to tak zwana też Niedziela Męki Pańskiej. Wtedy też do kościoła przynosimy palmy, które symbolizują też mękę Pana Jezusa, ale też czytany jest ten fragment wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, kiedy ludzie krzyczą Hosanna synowi Dawidowemu, kiedy ogłaszają Pana Jezusa królem, po czym przechodzimy do czytania Męki Pańskiej, pokazując, że to królowanie Pana Jezusa przede wszystkim jest związane też z krzyżem, śmiercią i uwolnieniem człowieka z grzechu. I każdy dzień Wielkiego Tygodnia jest bardzo ważny, bo popatrzmy na Wielki Poniedziałek. Wtedy przenosimy się, to czytamy też Ewangelię o tym, jak Pan Jezus jest w Betanii u Marty, Marii i Łazarza. I tam jest ten moment, kiedy namaszczone są Panu Jezusowi stopy i to jest to zapowiedź męki i śmierci Pana Jezusa. Tam jest też taki dialog z Judaszem. We wtorek mamy z kolei spojrzenie na samego Judasza i jego postawę. W Wielką Środę patrzymy na apostoła Piotra, który też swoją postawą jakby zapiera się Pana Jezusa i możemy wtedy Wielki Wtorek i Wielką Środę ze sobą skonfrontować, jakie postawy przyjął, czy Judasz, czy Piotr, jakie to są odmienne, że Judasz nie skorzystał z Bożego miłosierdzia, mimo że Pan Jezus i tak by mu przebaczył, ale nie uwierzył w to, a święty Piotr więc odwrotnie uwierzył w miłosierdzie i przez to też później stał się pierwszym papieżem. Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielki Sobota. Tak, i tu już przechodzimy do tych najważniejszych, tak zwanego Triduum Paschalnego, Triduum Sacrum. Rozpoczyna się ono mszą krzyżma. Będzie to, zawsze jest tak, że ta msza krzyżma odbywa się w kościele katedralnym. Wyjątek tutaj na przykład we Wrocławiu był taki, że w czasie pandemii, aby stworzyć jak największe warunki, ta msza nie odbyła się w katedrze, tylko w kościele Opatrzności Bożej na wrocławskim Nowym Dworze, ale zazwyczaj jest to katedra wrocławska. Wtedy podczas uroczystej mszy świętej jest odnowienie przyrzeczeń kapłańskich. Wtedy jest takie zalecenie, zachęta, aby wszyscy księża z diecezji przyjechali do kościoła katedralnego, odnowili swoje przyrzeczenia kapłańskie i podczas tej mszy świętej święci się także oleje, tak zwane też krzyżmo, do udzielania sakramentów, czy namaszczenia chorych, czy chrztu świętego, czy też bierzmowania. Później Wielki Piątek.
A właśnie, jeszcze może zatrzymajmy się na Wielkim Czwartku, bo zaczęliśmy o tym poranku, a jeszcze jest msza w Wieczerzy Pańskiej, która w sposób szczególny pokazuje ten moment ostatniej wieczerzy, kiedy to Pan Jezus w izbie siedzi razem z apostołami i jest ten moment, gdzie Pan Jezus ogłasza, że jeden z apostołów go zdradzi. I też ten moment ustanowienia Eucharystii. Stąd też ta msza święta ma w sposób szczególny charakter bardziej uroczysty, kiedy wspominamy te wydarzenia i w liturgii zauważymy jedną zmianę, że jest to też taki moment, kiedy kapłan przewodniczący liturgii obmywa 12 osobom nogi. Tutaj jak rozmawiam z księdzem, to teraz myślę sobie, że wielu chrześcijan, wielu katolików w kościele może zwrócić uwagę, bo często chodzi się na msze też z takich tradycyjnych pobudek i nie zwraca się uwagę na te szczegóły, na te części mszy, które mają znaczenie również i liturgiczne, ale także historyczne, bo tutaj też rozmawialiśmy, zanim weszliśmy do studia o tym na przykład o zmianie godziny, tak? Że różne mamy aspekty powiązane, liturgia powiązana również z historią. Jak to wpływa teraz na to, co się dzieje w Wielkim Tygodniu? Warto zwrócić uwagę na to, że w liturgii nic nie jest przypadkowego i wszystko skąd się bierze. Stąd też, kiedy uczestniczymy we mszy świętej, czy na przykład w liturgii Wielkiego Piątku, ważne jest to, abyśmy zwracali uwagę na detale. Czyli takie drobne rzeczy, one stanowią o całości. Bo wiele ludzi narzeka, że gdzieś brakuje im cierpliwości, skupienia, gdzieś takie długie msze są wielkanocne. Tak, ale one są w swojej charakterystyce bardzo piękne, bo mają bardzo szeroką symbolikę. I kiedy właśnie skupimy się na tych detalach, zauważymy, że wszystko związane jest z tym, co działo się 2000 lat temu. Czyli mamy wszystko zawarte w Ewangelii i jest to przeniesione na liturgię. A co z rezurekcjami? Pamiętamy pewnie jeszcze te czasy, kiedy ja jeszcze pamiętam, mimo że taki stary jeszcze nie jestem, że były o godzinie 6 rano. Obecnie jest tak, że rezurekcję przeżywamy podczas Wigilii Paschalnej, czyli w nocy i zawsze jest takie zalecenie, aby ta procesja rezurekcyjna była po północy. Dlaczego? Ponieważ zmartwychwstanie miało miejsce w nocy. A skąd się wzięła ta godzina 6 rano? To ma przede wszystkim też wymiar historyczny. Na pewno starsi ode mnie pamiętają czasy chociażby stanu wojennego, kiedy no nie można było uczestniczyć w liturgii w nocy, bo była godzina policyjna. Stąd też tę liturgię przenoszono na 6 rano. A chyba też mam takie wrażenie, że historycznie to się też wzięło po II wojnie światowej, ale tutaj się nie będę wypowiadał, bo nie wiem. Najważniejsze święto w Kościele katolickim i też święto z tradycji katolickiej wywodzące się jako radosne, ale kojarzące się często ze świętem smutnym, ze śmiercią Jezusa Chrystusa, a nie ze zmartwychwstaniem. No pod warunkiem, że nie przejdziemy z Wielkiego Piątku do Niedzieli Zmartwychwstania. Ja 2 dni temu miałem taką rozmowę z księdzem Aleksandrem Radeckim właśnie o tym naszym przechodzeniu z Wielkiego Piątku do Niedzieli Zmartwychwstania i zauważyliśmy, że my jako ludzie wierzący lubimy chodzić za krzyżem, czyli lubimy być tacy, że właśnie tacy przybici, smutni. Zresztą to pokazuje chociażby ilość pieśni wielkopostnych o krzyżu, a ilość pieśni o Wielkanocy. Diametralna jest to różnica, gdzie tych pieśni wielkopostnych jest o wiele więcej. Skąd to się bierze? Chyba z naszej takiej natury polskiej. Ale tutaj chyba dam każdemu indywidualnie to ocenić. Przy czym ważne jest to, abyśmy potrafili najpierw uklęknąć przed krzyżem w Wielki Piątek, a później cieszyć się z tego, że Chrystus zmartwychwstał. To wymaga od nas też odwagi, bo my tak w codzienności może jesteśmy przybici wieloma problemami, jesteśmy smutni, może przeżywamy żałobę i ciężko nam się jest cieszyć. Ale człowiek wierzący, katolik, to człowiek radosny. A my o tej radości nie możemy zapominać, bo przede wszystkim ma nas budzić do tej radości nadzieja, która zawieść nie może. Ale też radością jest to, że kończy się Wielki Post i też w symbolice takiej, bo mamy w sobotę święcenie przecież pokarmów, symboliczne jajka, odrodzenie się właśnie, rodzenie się, tworzenie się życia oraz mamy przecież święta i niedzielę i poniedziałek, gdzie już kończy się post, kiedy jest ta wieczerza wielkanocna i możemy się dzięki temu radować, prawda? To ta tradycja łączy się tutaj z wierzeniami. No tak. I przede wszystkim musimy popatrzeć na to w różnych aspektach, bo czas Wielkiego Postu kojarzy nam się z takim czasem smutnym. Ale to, co ja mówiłem na początku, że my też chcemy sobie w tym czasie stawiać konkretne wymagania, tak aby też się na przykład rozwijać duchowo, czy coś sobie zmienić. I ja też zawsze, czy to w konfesjonale, czy też podczas konferencji, mówię o tym, abyśmy próbowali dostrzegać takie dobre rzeczy w nas na co dzień. Bo jeżeli my widzimy jakąś zmianę i na przykład
przepracowujemy ten Wielki Post, widzimy, że idziemy w dobrą stronę, żeby się z tego ucieszyć. Że przede wszystkim, kiedy już będzie ten moment, kiedy usiądziemy do śniadania wielkanocnego, kiedy spotkamy się z rodziną, kiedy będziemy w tym pięknym rodzinnym gronie, przede wszystkim ucieszyli się z tego, z własnej obecności, ale też, żeby nie kryć się z tym, co udało nam się w tym czasie Wielkiego Postu zrobić, jak udało nam się zmienić, aby nasi najbliżsi też odczuli, czy to w teorii, czy w praktyce, że jednak ten czas nie był zmarnowany. Ja wiem, że to bardzo często jest trudne, bo w rodzinie mamy osoby, które są, byśmy powiedzieli, na bardzo różnym poziomie religijnym. Możemy czuć się niezrozumiani, a możemy czuć się bardzo zrozumiani. A może to jest też taka dobra okazja, aby w sposób szczególny z perspektywy wiary pokazać też tą dobrą stronę Kościoła, wiary. Ale wyciągnąć coś więcej niż to, że po prostu co roku siadamy do tego stołu, siadamy do tego świątecznego śniadania, czy w niedzielę, czy w poniedziałek, ale mówił ksiądz właśnie też o tym przygotowaniu. I ważnym przygotowaniem jest oczyszczenie, ale także oczyszczenie duchowe. I chodzi mi tutaj oczywiście o spowiedź. Tak, i ja zawsze mam takie szczęście, że trafiam na parafie, w których dużo się spowiada. I to jest już dla mnie taki bardzo też wymiernik pracy duszpasterskiej. Jeżeli są ludzie, którzy się spowiadają, to znaczy, że chcą też się zmieniać. I to oczyszczenie wynika z tego, że mamy świadomość naszej grzeszności, ale mamy też świadomość tego, że dążymy do czegoś więcej, czyli dążymy do zbawienia. Stąd też spowiedź święta jest dla nas takim wymiarem z jednej strony duchowym, oczyszczającym i prowadzącym ku górze. Czyli, że ja nie zatrzymuję się na tym, co w moim życiu jest, ale poprzez spowiedź świętą, poprzez doświadczenie Bożego miłosierdzia chcę stawać się lepszy. Czyli wracamy znowu do naszych też pomiędzy innymi postanowień wielkopostnych. I w tym roku mogę śmiało powiedzieć, że bardzo wiele osób do spowiedzi świętej przystępuje. Zresztą ja w tym roku miałem to szczęście i mam to szczęście, że spowiadałem nie tylko w swojej parafii, nie tylko w dekanacie, w którym też posługuję, ale także na dworcu PKP, gdzie przez cały marzec, czyli od 1 marca do 27 marca do Wielkiej Środy, odbywała się spowiedź, gdzie od 20 do 22 można było przyjść i naprawdę bardzo wiele osób z tego skorzystało, podobnie jak z rekolekcji, które były na dworcu. Dobrze, że wpatrujemy się w swoje sumienie, że chcemy się zmieniać, że korzystamy właśnie z tej łaski, jaką jest sakrament pokuty i pojednania. Co zrobić, żeby te święta przeżyć w sposób wyjątkowy? Jeśli ktoś teraz obejrzy naszą rozmowę i będzie chciał się przygotować, albo będzie chciał przeżyć te święta, bo nie wiem, kiedy Państwo będą oglądali, czy w sobotę, czy w niedzielę, czy w poniedziałek, będzie chciał przeżyć te święta jakoś wyjątkowo. Nad czym powinien się zastanowić, albo co powinien zrobić, żeby te święta miały ten aspekt duchowy? Przede wszystkim zobaczyć, jak przeżywało się święta wielkanocne w latach ubiegłych, bo to będzie zawsze nas taki punkt wymierny, co można jeszcze w tym naszym świętowaniu ulepszyć. Popatrzeć też na to, kogo będziemy gościć w czasie świąt wielkanocnych, bo to też może nam pomóc odpowiednio przeżyć ten czas. Bo może tak być, że mamy osobę na przykład bardzo religijną w naszym gronie i możemy się jej poradzić, jak ona nam podpowie, jak na przykład sama przeżywa święta, czy może nam podpowie, jak przeżywać na przykład liturgię, czy Wielkiego Czwartku, Piątku, Soboty, czy Rezurekcji. Można też samemu sięgnąć, jest bardzo wiele materiałów też w internecie, czy w gazetach, czy na mediach społecznościowych znajdziemy też podpowiedzi, jak ten czas przeżywać, bo tak jak mówiliśmy, jest bardzo mocna symbolika tego, żeby nie tylko być obecnym na liturgii, albo może dla nas będzie to coś nowego, uczestniczyć w liturgii Triduum Paschalnego, ale przede wszystkim wiedzieć, o co chodzi. Na liturgii będą podpowiedzi, bo Triduum Paschalne ma to do siebie, że tam zawsze jest komentator, który odpowiednio wprowadza w daną część liturgii, ale może właśnie wymagać od siebie, czyli samemu się dowiedzieć, żeby później dobrze przeżyć to, nie tylko na tym, że siedzimy w ławce, ale przede wszystkim na spotkaniu z Panem Bogiem. Bo o to chodzi w naszym chodzeniu do kościoła, tak w cudzysłowie, żeby spotkać się z Panem Bogiem i umocnić się duchowo. Mówi się o tym, że to Boże Narodzenie jest takim czasem, kiedy siada się z rodziną do stołów, ale Wielkanoc również i spotykamy się w różnym gronie. Mamy różne poglądy, w różny sposób rozmawiamy. Czasami te sytuacje są trudne. Co życzyć rodzinie przy stole wielkanocnym, żeby ta Wielkanoc była dla każdego z nas, bez względu na to, w co wierzymy, jaką przestrzegamy tradycję, żeby to był dla nas czas wyjątkowy, ale też czas z takimi dobrymi emocjami. O Panu Jezusie mówi się, że jest księciem pokoju i wydaje mi się, że tak patrzę, też spoglądam na nasze polskie społeczeństwo, przede wszystkim życzmy sobie pokoju serca. Bo wydaje mi się, że kiedy będziemy ludźmi pełnymi pokoju,
kiedy pokój serca będzie w nas, to na tego drugiego człowieka, który może się z nami różni poglądowo, z którym może na co dzień się spieramy, popatrzymy całkowicie inaczej. I ja wiem, że przede wszystkim w naszych słowach będą widnieć życzenia, życzymy sobie zdrowia. Bo nawet jak czy rozmawiam z ludźmi, czy jak chodziłem po kolędzie, zawsze pytałem ludzi, czego życzyć. Przede wszystkim zdrowia, bo jest ono ważne. Bo jeżeli mamy zdrowie, to jesteśmy w stanie później i zadbać o swój pokój serca, zadbać o to, aby przebaczyć swojemu wrogowi, zadbać o to, aby zatroszczyć się o inne elementy naszego życia. Czyli ja bym kładł nacisk na to, aby żebyśmy życzyli sobie pokoju serca. Ja przyłączam się do księdza życzeń. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Ksiądz Łukasz Romańczuk był moim gościem, a ja żegnam się z Państwem. Do zobaczenia.